nas na piątkowym vlogu. Właśnie skończył się tydzień roboczy i jest wspaniale. Ja jestem opalona samopalaczem z Liren i wyglądam całkiem fajnie, nie? Wróciłam właśnie z wakacji, także kciuk w górę leci dla Liren. Nie, i w ogóle wiecie, co mam na sobie? Fajną sukienkę, którą dostałam od mojej przyjaciółki, a w zasadzie odkupiłam. Nie wiem, gdzie ona ją kupiła, ale chyba na stronie WG. I właśnie ona jest takie paski, widzicie? Taka różowo-biała. O, i tutaj ma taki sznureczek, ale ja sobie go rozwiązałam, żeby nie cisnął w brzuch. I bardzo fajna jest ta sukienka, bardzo zwiewna w sam raz na takie hot dni, jaki był dziś. Więc zapodałam sobie tą kiepskę i w niej po prostu latam, bo jest mi przewiewnie, miło i w ogóle fajnie, komfortowo. Więc polecam w ogóle stronę WG. Ja kiedyś też z tej strony kupowałam jakąś sukienkę i też byłam zadowolona, także spoko, tam witam Was serdecznie z moją fioletową miotłą w kącie. No i zaczynamy sobie weekendowego vloga, bo ostatnio, jak wiecie, nagrywam weekendowe vlogi. Myśmy właśnie wrócili, byliśmy w mieście nieopodal i byliśmy sobie też w Pizza Hut zjeść pizzę pyszną i była przepyszna, także kciuk w górę dla Pizza Hut. Jak mnie obserwujecie na Instagramie, to widzieliście. Ja zawsze zamawiam sobie taką małą, bo ja po pierwsze nie umiem nic zjeść dużej, po drugie mi jest później szkoda to brać na wynos, jak nie będę i tak tego później jadła w domu, bo już mi się nie będzie chciało, wiecie o co chodzi. No więc ja po prostu ekonomicznie biorę zawsze najmniejszą i tyle. No w każdym bądź razie świetnie, że skończył się ten tydzień roboczy, że miałam dosyć i że zaczął się weekend, wspaniale. Dajcie znać, jakie wy macie plany, albo raczej nie, może inaczej. Dajcie znać, co wy robiliście w weekend, ponieważ jak wy to oglądacie, to już jest po weekendzie, ewentualnie przed kolejnym, więc nie mogę się napatrzeć na moje paznokcie. Więc po prostu dajcie znać, co robiliście w weekend i co zamierzacie robić w ten, który dalej idzie. Po prostu. I tak będzie najlepiej. No, my jutro się wybieramy na basen, najprawdopodobniej do znajomych, którzy mają basen na ogródku, bo my jeszcze nie mamy zrobionego ogródka, więc nie mamy tam jeszcze basenu, może kiedyś się dorobimy. I w każdym razie właśnie wybieramy się do nich i tam będziemy sobie robić grilla i posiedzimy sobie może w basenie, jak będzie pogoda, a jak nie, to posiedzimy, pogadamy i tak będzie fajnie i tak. No i to chyba tyle z mojego obecnego raportowania, moi drodzy. Fajnie, że się w końcu mogą do Was odezwać. Bardzo to lubię. Tu mi się wgrywa dla Was film, który, jeżeli oglądacie tego vloga, to już go widzieliście. Czyli makijaż na lato podkreślający opaleniznę. Postanowiłam dla Was zrobić taką pogadankę po prostu bardziej, bo no ja wiem, że Wy lubicie bardziej, jak ja jestem taka mniej przemyślana i mniej merytoryczna jednak mimo wszystko, więc postanowiłam zrobić na luzie taki makijaż i trochę do Was też pogadać. Więc ten film wyszedł trochę długi, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. No, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to Was serdecznie zapraszam na ten film. Ten weekend nie będę robić tych paznokci i przypilnujcie mnie na tym, bo wiecie, ja po prostu sama jestem dla siebie najgorsza i nie, moim zdaniem te paznokcie teraz wyglądają dobrze i koniec, no. Mają jakiś tam odrost, ale to nie jest, mówię, taka jakaś masakra, więc ścigajcie mnie, jak tylko przyjdzie mi do głowy, żeby te paznokcie ściągać co tydzień. Plan jest taki, żeby je robić co dwa tygodnie i nie ma, zmiłuj się. No chyba, że coś się połamie, to też wtedy mogę sobie zmienić. Czy wy, moi drodzy, macie już jakieś plany na wakacje? Macie? No bo my właśnie ostatnio zaczęliśmy zastanawiać się, w jakiej formie aktywności chcielibyśmy spędzić wakacje i ja z góry powiedziałam, że ja nie chcę na pewno jechać do żadnej rodziny, nikomu siedzieć na garbie, no bo to jest upierdliwe, wiecie o co chodzi, tak. Człowiek jest zależny, ja nie lubię tego bardzo. Nie potępiam, ale ja tego nie lubię. I powiedziałam, nie, ta opcja odpada. No więc potem mówię tak, no zaczęłam się zastanawiać nad tym, na co ja w ogóle mam chęć, jak ja chciałabym spędzić ten czas i czego ja potrzebuję, bo moim zdaniem to jest najważniejsze, bo nie chodzi o to, żebyśmy jechali gdzieś na wakacje i się unieszczęśliwiali, dostosowując się do innych. Więc mówię, kurczę, co mnie by wyrelaksowało na maksa? I stwierdziłam, że ja typowo bardzo chętnie położyłabym się przy jakimś fajnym basenie, z jakimś fajnym widokiem,
na jakimś fajnym leżaku z jakąś fajną książką i po prostu pod parasolem, nie, może nie opalając się tak typowo, bo tego nie lubię, ale gdzieś w jakichś pięknych okolicznościach przyrody i że po prostu bardziej bym chciała sobie leżeć i chillować niż coś kurde zwiedzać, gdzieś łazić i tak dalej. No ale, że życie jest sumą kompromisów, no to nie jestem sama, więc nie mogę sobie tak sama wymyślić, że ha, będę leżeć na leżaku i każdy się ma do mnie dostosować. No więc musiałam iść na ustępstwo jakieś, no i też dlatego właśnie negocjowaliśmy, co by tu robić. No i taki wstępny plan jest taki, żeby gdzieś sobie pojechać na 2 dni, coś bardziej pozwiedzać, a później sobie pojechać na przykład na 3 dni, gdzieś myśleliśmy o Węgrach, o Balatonie, żeby sobie pojechać gdzieś nad jakąś wodę fajniejszą, a nie taką tutaj gdzieś jakieś kurcze jeziora koło nas. No, ja bym ogólnie chciała pojechać nad morze, no ale dobrze wiemy, że przez to, że jest taka sytuacja na świecie, jaka jest, no to wszyscy ciągną teraz nad te morze i tam po prostu będzie mnóstwo ludzi, więc tam będzie w ogóle oblężenie i masakra, więc te morze też odpada. No i tak ciężko wam powiem jest, dajcie znać, gdzie wy się wybieracie na wakacje. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Witam was, moi drodzy, o poranku. Ja nie pomalowana, a to dlatego, że po prostu jadę na brwi i potem się do was odezwę. Wyglądam okropnie, zawsze rano mam taką spuchniętą twarz, że masakra. Serdecznie w niedzielę, to już ostatni dzień weekendowego vlogowania. Wczoraj za bardzo nic nie nagrywałam, a to z prostego względu. Jak wiecie, nie każdy sobie życzy bycia nagrywanym. Ja wiem, jak mają moi znajomi, dlatego też w ogóle się totalnie nie narzucam z aparatem. Ale coś tam, powiedzmy, udało mi się nagrać, więc to mogliście widzieć. Ogólnie wróciliśmy dość późno, było fajnie. Ale tak jak mówię, no już później też nic nie nagrywałam. A dzisiaj niedziela, dzisiaj deszczowo, wczoraj było pięknie, dzisiaj deszczowo, ale tak jak mówiłam ostatnio, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo to też jest potrzebne, ponieważ my byśmy się wszyscy po prostu umęczyli tutaj na tym świecie, gdyby cały czas był piękny, taki upalny dzień. No nie wytrzymalibyśmy tego, więc no nie oszukujmy się, ale kurczę, jednak dobrze, że czasem pada. A ja teraz się zabieram za zjedzenie bardzo niezdrowego śniadania, ponieważ zjem drożdżówkę z Lidla. Ale no mam ochotę po prostu, słuchajcie. Nie jem tego codziennie, więc mogę. No i się napiję mojej ulubionej kawuszki Nescafe Sensazione Creme, więc zabieram się do tego, bo nie ukrywam, że jak się obudziłam teraz troszeczkę późno dzisiaj, jak to w niedzielę, dziś koło 10, no to tak troszeczkę ssie mój żołądek, więc muszę się jak najszybciej posilić. Dajcie znać, jakie wy macie niedzielne rytuały, bo dla mnie takim niedzielnym rytuałem zawsze jest to, że jak sobie wstaję, niezależnie od tego, o której, to po prostu zawsze robię śniadanie, a potem oglądam YouTube'a. To jest taki mój dzień, w którym sobie beztrosko tego YouTube'a oglądam i to jest u mnie zaplanowane, te marnowanie czasu na YouTube'a. I potem mam zaplanowane wszystkie inne rzeczy, łącznie z nagraniem filmów dla was na tydzień kolejny. Więc u mnie nawet czas na YouTube'a po prostu musi być skrzętnie zaplanowany, bo w przeciwnym razie miałabym poczucie, że marnuję czas.
ale nie, wszystko jest pod kontrolą. Dajcie znać, jakie wy macie rytuały niedzielne i czy również oglądanie filmików na YouTubie należy do nich. A miało być tak pięknie, miałam w ogóle nie tykać tych paznokci przed upływem 2 tygodni, a tu proszę bardzo, co mam się paznokieć serdecznie. I jak żyć, i jak żyć. Ale i tak twierdzę, że jak na tygodniowe paznokcie, w ogóle ten mi też tutaj pękł, no pięknie po prostu, pięknie. Jak na tygodniowe paznokcie, to stwierdzam, że u mnie odrost jest dość spory. Nie wiem, jak jest w waszej opinii, ale moim zdaniem jak na tygodniowy odrost, to te skórki są wiadomo do robienia, ale chodzi mi o sam odrost. Moim zdaniem ten odrost sam w sobie jest dość spory jak na tydzień i wiecie co? Patrząc na to, jak on wygląda po tygodniu, kompletnie nie umiem sobie wyobrazić tego, jak niektóre osoby robią paznokcie co 3, 4, a nawet 5 tygodni. Wow, naprawdę nie wiem, bo mnie już wkurza taki. I moim zdaniem to już wygląda nieestetycznie. Ja w ogóle wam nie pokazywałam, ale wczoraj byłam na brwiach i powiem wam, że po raz kolejny pomogłam tej pani, którą wtedy tak zachwalałam i jestem nadal mega zadowolona z tego, ponieważ naprawdę te brwi są i przycięte tutaj z przodu i są delikatnie wycieniowane, jeżeli chodzi o hennę. Wiadomo, ta henna się bardzo szybko wypłukuje, więc tutaj to, co wczoraj miałam nadbudowane, jeżeli chodzi o ugry, to już troszeczkę zniknęło. No, ale generalnie wyglądają one moim zdaniem bardzo dobrze. No i też nie pokazywałam wam włosów po fryzjerze, a są naprawdę mega. Moim zdaniem jak włosy po fryzjerze, po kilku już myciach, bo ja już tydzień temu byłam, to jeżeli one wyglądają nadal tak przy blondach, tak zdrowo i tak gładko i tak leiście, to moim zdaniem to jest właśnie naprawdę ogromny szacun dla fryzjera, bo to tak właśnie powinno wyglądać. Nie tylko u fryzjera jak się wyjdzie i po fryzjerze, ale też jak się samemu właśnie te włosy już zacznie myć i doprowadzać do ładu, to też one nadal powinny się dobrze układać i właśnie układają się, może nie, że się układają, ale chodzi o to, że, bo wiadomo, co włos sam z siebie się jakoś super nie będzie układał, ale chodzi mi o to, że nadal jest to zdrowy blond, nadal jest to zdrowy włos, one są gładkie i po prostu wyglądają korzystnie i to moim zdaniem jest właśnie najważniejsza rzecz. I właśnie tak teraz patrzę, że całkiem fajne tło jest z tej mojej tapety w kratę. I zastanawiam się, jak to zrobić, żeby nagrywać na takim tle. Mogłoby być całkiem fajnie, no chyba, że was by to wkurzało, ale możecie dać znać. A tam moja super czadowa skrzynia, na której nagrywam różnego rodzaju przebitki. Patrzcie, jakie mi się uzbierało mega ogromne siacisko z rzeczami do projektu Denko. Nie nagrywam ich regularnie jakoś tak mega, bo po prostu uważam, że to nie są filmy, które jakoś mega dużo wnoszą do kanału, więc bardziej to robię tak, żeby to były takie luźne filmy przeplatane z tymi, które są tematyczne. A tutaj na wierzchu mi się rzuciła w ręce baza z Rimmel Lasting Finish Primer i to jest baza, której ja swego czasu używałam bardzo, bardzo dużo. Ona jest taka troszeczkę też rozświetlająca, więc naprawdę mogę wam po prostu tą bazę polecić. Będę robiła wkrótce też film o najlepszych bazach takich właśnie drogeryjnych, więc na pewno ta pozycja się pojawi na 100%. A to jest, słuchajcie, najlepszy czyścik do zmywarek ever, czyli Finish i to jest taki płyn, który odbezpieczacie, nakuwacie na jedno z nóżek w zmywarce i włączacie na normalne pranie na takiej wyższej temperaturze. Macie po prostu pachnącą, czyściutką, błyszczącą, lśniącą, wspaniałą, oczyszczoną zmywareczkę. Ja zawsze je kupuję, jak są jakieś promocje, dlatego że no nie jest to najtańszy biznes, ale włączam taki sobie nazwijmy czyścik raz na miesiąc, więc jeszcze nie jest to jakaś najgorsza sprawa finansowa. Także nie kosmetycznie, ale polecam wam, jeżeli szukacie do zmywarek, żeby zmywarki wam domywały wszystko, co do nich wkładacie, żebyście miały właśnie piękne, lśniące i pachnące rzeczy, no to ten czyścik z Finisha. Słuchajcie, będę sobie przedłużała teraz ten paznokieć, który mi się złamał. No i tutaj przygotowałam sobie szablon i wszystko inne, to co mi jest potrzebne, czyli primer, baza, hard, którym będę przedłużała, kolor, który mam aktualnie na paznokciach i będę musiała zasymulować odrost, podobnie jak jest na innych, no i top, więc
Nie wiadomo, waciki bezpyłowe, lampa i pilniczek, bloczek i tak dalej, więc biorę się za przedłużenie. Mamy taki szablon i podklejamy sobie te kółeczko od spodu. I teraz sobie troszeczkę tak zaginamy, żeby nabrał kształtu. I tutaj sobie rozrywamy. No i teraz kwestia już dopasowania sobie tak naprawdę tego szablonu do paznokcia. Paznokieć oczywiście wcześniej musi być opiłowany, żeby nie był nierówny na bokach. No i dopasowujemy sobie do palca. I tak mniej więcej to wygląda. Pamiętajcie o tym, że ten szablon musi być ściśle dopasowany do waszego palca i mocno tutaj dociśnięty, żeby nic się nie wylewało. No i od boku musi to wyglądać tak, żeby ten paznokieć nie był takim kurzym pazurem zagiętym, chociaż czasami niektóre paznokcie się tak układają, ale ogólnie można sobie to mniej więcej tak wyprofilować, żeby nie było tego efektu. No i nakładam sobie najpierw na ten paznokieć primer. Ja tutaj te wszystkie produkty mam akurat z Semilaka, ale oczywiście może być to primer jakiejkolwiek innej firmy. Jest to primer bezkwasowy i chwilę czekam. Ok, i następnie nakładam normalnie też bazę z Semilaka. Ok, teraz wkładam to normalnie do lampy na taki standardowy czas, że tak powiem, czyli na 60 sekund. Na ustach w ogóle dzisiaj mam przecudowną pomadkę z Eveline Cosmetics i jest to kolor w Hot Fuchsia. Fuchsia czy fuchsia? Jakoś tak. I bardzo mi się podoba, jest bardzo trwała ta pomadka. Powiem Wam szczerze, mam ją na ustach już chyba z 1,5 godziny. W międzyczasie piłam, gadałam oczywiście, jak to ja. I trzyma się całkiem fajnie, więc naprawdę mogę ją gorąco polecić. A ja zmykam do robienia dalej pazurków. Dobra, i teraz jak już mamy tutaj bazę utwardzoną, to teraz sobie biorę właśnie ten lakier Hardy z Semilaka i teraz będę sobie go nakładała w taki sposób, żeby najpierw jakby sobie wypracować tą końcówkę tego paznokcia. Ja się do tego nigdy jakoś szczególnie nie przykładam, ponieważ ja później i tak opiłowuję sobie cały ten paznokieć, więc ja się tak na tym mega nie skupiam. Tylko jak sobie tak troszeczkę tego nałożę, tego aż tak bardzo nie widać, to znowu wkładam do lampy. No i teraz sobie już dokładam. Ja sobie sposobem maksineczki odwracam tą dłoń i powiem Wam szczerze, że to działa, bo faktycznie ten żel troszeczkę, lakier żel troszeczkę tak spływa i się układa lepiej zdecydowanie na tym paznokciu, dzięki czemu trochę tak właśnie możemy sobie wybudować tą krzywą C, chociaż wiadomo, że na hybrydach nie ma dokładnie czegoś takiego. No i potem znowu wkładam do lampy. Dobra, i teraz jak już mam to zbudowane, to delikatnie ściągam tą formę. No i teraz, jak ściągnęłam tą formę, to wygląda tak, widzicie, taki trochę kulfon, taki trochę ziemniak, ale nie ma co się tym przejmować, ponieważ i tak to będzie opiłowywane. A ja jeszcze zawsze troszeczkę nakładam tutaj na tą warstwę, zanim będę opiłowywała, żeby troszeczkę bardziej wzmocnić środek tego paznokcia. No i tak wygląda już opiłowany ten paznokieć. Także jak widzicie, no nie ma takiego już kalafiora kulfona i to wygląda normalnie tak jak każdy inny paznokieć prawidłowo wybudowany, czyli troszeczkę ma wypukłości i tak poza tym wygląda całkiem normalnie. Nie jest też za długi. No i teraz już standardowo po prostu nakładam na taki zmatowiony, wyczyszczony cleanerem paznokieć lakier i będę tutaj symulowała odrost taki jak jest na innych paznokciach, bo jak wiecie, nie miałam zamiaru robić w tym tygodniu paznokci, więc spróbowałam dotrzymać sama sobie słowa i dlatego właśnie tak to wygląda jak wygląda. I tak to wygląda, zasymulowany odrost, paznokieć przedłużony o kształcie zbliżonym do poprzednich.
No i to by było na tyle z mojego super przedłużania paznokci. Powiem Wam, że ja obsesję mam na punkcie jednak mimo wszystko odrostu i ja z tym odrostem się czuję okropnie, no ale muszę to przetrwać, ponieważ po pierwsze nie mam czasu już tego dzisiaj robić, bo jest niedziela, godzina 18, prawie 30. Mam do robienia inne rzeczy, więc muszę to przetrwać. Muszę przetrwać kolejny tydzień z tymi pazurkami, więc no, trzymajcie za mnie kciuki, żeby mnie nie pokorciło w ciągu tygodnia, chociaż kto wie, ze mną w takich kwestiach wszystko możliwe. Jest już wieczór. My idziemy oglądać mecz Francja-Islandia. I w międzyczasie sobie jeszcze robię żarę, bo jutro do pracy. Ogólnie, jak widzicie, już jestem padnięta. Więc chciałabym się pożegnać z Wami w tym vlogu. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. A my widzimy się już w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!